A z nami pan Bartosz Berestecki, członek zarządu PayU, operatora płatności internetowych. Witam pana. Dzień dobry, panie redaktorze. Jak zakaz handlu w niedzielę, o którym tutaj ostatnio mówimy, który już staje się ciałem, wpłynie na rozwój e-commerce? Dla PayU, jako operatora płatności, e-commerce jest niezwykle istotny i mimo panującej dzisiaj na aury na zewnątrz, muszę powiedzieć, że patrzymy na tą zmianę bardzo ciepło. I jest ku temu kilka powodów. Pierwszy powód to taki, że sklepy internetowe przez 23 dni w roku nie będą miały konkurenta, bo sklepy tradycyjne nie będą mogły handlować. Więc ten fakt moim zdaniem przyspieszy czy zwiększy handel w internecie w niedzielę. Po drugie, sklepy tradycyjne muszą zweryfikować swoją strategię i być może zmienić model operacyjny i zbudować witrynę internetową, bo tak jak mówiłem, tracą możliwość sprzedaży w 23 dni w roku. Po trzecie, można sobie wyobrazić, że część sklepów tradycyjnych zmieni swój model biznesowy i w weekendy, czy w niedzielę, będzie oferować tak zwane showroomy, czyli miejsce, w którym klient będzie mógł przyjść, dotknąć i sprawdzić towar. Natomiast sama transakcja handlowa będzie musiała się odbyć w internecie przy użyciu na przykład wygodnych metod płatności, co PayU zapewnia. W związku z tym te kilka elementów w naszej ocenie spowoduje... będzie miał pozytywny wpływ na rozwój e-commerce. Ale część handlu tego tradycyjnego przeniesie się, no nie wiem, na przykład na stacje benzynowe chociażby, czy będą oczywiście stosowane rozmaite wytrychy, więc może te nadzieje na to, że to przejdzie wszystko do internetu, są zbyt śmiałe. Tutaj. Wydaje mi się, że one są ostrożne. Nie mówimy tutaj o 100% wzroście, ale przypuszczam, że kilkuprocentowy na pewno nastąpi. Kilka procent z tego tytułu. Taki Tak, to oceniamy ostrożnie, a być może będzie to więcej. Musimy pamiętać o tym, że handel w internecie wzrasta w ogóle, a jest to dodatkowy czynnik, który będzie stymulował naszym zdaniem ten wzrost. Czyli te kilka procent to już może być na wiosnę. Taki po prostu impuls wzrostu sprzedaży. Tak uważamy. Od 11 marca chyba pierwsza niedziela już będzie wolna. Proszę powiedzieć, bo mamy już w tej chwili nawet sklepy stacjonarne. Przygotowują się, na przykład wydłużają godziny pracy, też mamy różnego typu działania. No to oczywiście nie spowoduje jednak zablokowania przepływu do internetu tych klientów oczywiście, ale jak w tej sytuacji widzi pan w ogóle przyszłość e-commerce w naszym kraju? Jaki ten rok będzie? Patrzymy na niego bardzo optymistycznie. Po pierwsze dane makroekonomiczne, czyli spójrzmy na to, ile jest wart e-commerce w tej chwili, to jest około 36-40 miliardów złotych. A szacunki są takie, że już za 3 lata w 2020 będzie to 60 kilka miliardów, więc to jest wartościowo wzrost o ponad 30%, olbrzymi wzrost. To po pierwsze. Po drugie, kolejna dana statystyczna, ciągle 50% Polaków nie robi zakupów w internecie. I tutaj wierzymy, że oferta produktowa, cenowa, wygoda... No a też nie ukrywajmy, zmiana pokoleniowa spowoduje to, że coraz więcej obywateli polskich będzie dokonywało zakupów w internecie. Po trzecie wreszcie, o czym już wspominałem, ale teraz może to chciałbym uściślić, oferta. Zagraniczni gracze patrzą z zainteresowaniem na polski rynek e-commerce i coraz częściej widzimy, że zagraniczne sklepy internetowe wystawiają witryny w języku polskim, dostosowują dostawy, dostosowują lokalne metody płatności, na przykład dzięki partnerstwu z PayU na rynek polski, co zwiększa ofertę i uatrakcyjnia ją. Większa konkurencja to lepszy produkt, niższa cena, w związku z tym te wszystkie elementy w naszym przekonaniu spowodują, możemy patrzeć tylko optymistycznie na wzrost e-commerce'u. Jak to się zmieni produktowo? Czy na przykład będzie wyraźny na przykład wzrost, nie wiem, artykułów spożywczych w tym kanale, czy jakichś innych produktów, coś spadnie? Jakie to trendy pan może na początek, jak to wygląda obecnie, kiedy na to patrzymy? Polacy bardzo chętnie kupują w internecie elektronikę, odzież, kosmetyki, tak jest, płyty i książki. I tutaj na przykład drobna zmiana, którą możemy zaobserwować. Ostatnio gigant amerykańskiego handlu tradycyjnego Best Buy ogłosił, że zaprzestaje handlu płytami CD. W związku z tym to też te trendy mogą wpłynąć na zmiany w e-commerce, bo naturalną rzeczą będzie, że przestaniemy kupować muzykę na płytach kompaktowych, a
najprawdopodobniej będziemy kupowali streaming bądź muzykę z iTunesa czy podobnych sklepów internetowych. To jest trend, który możemy zauważyć. Podobnie jeżeli chodzi o książki drukowane, też być może będą to e-booki. I wspomniał Pan również o ciekawym trendzie, który zauważamy jako PayU, nie tylko jako gracz polski, ale część grupy Naspers, że e-grocery, czyli zakupy spożywcze, będą naszym zdaniem wzrastały i coraz więcej Polaków deklaruje chęć dokonywania zakupu właśnie takich towarów przez internet. Właśnie, to było ciekawe i trochę zaskakujące, bo w tej chwili ludzie mają opory, bo wolą to zobaczyć, te banany czy pomidory, jak one wyglądają, sobie wybrać sami do koszyczka, niż zamówić, bo może przyjść, no mogą przyjść jakieś tam nie na jakim stanie. Oczywiście, panie redaktorze, wiele zależy od jakości produktów oferowanych przez sklepy, natomiast jeżeli cofniemy się wstecz o 5 lat i przypomnimy sobie, jak wyglądał handel w internecie odzieżą, to możemy dojść do wniosku, że było podobnie. Towary były wadliwe, zwrot był utrudniony, dostawa była opóźniona. To jest kolejny z segmentów, który musi odrobić swoją lekcję, nauczyć się, tak żeby mieć klienta. Widać, że klienci chcą kupować, w związku z tym na pewno wcześniej czy później znajdzie się gracz na rynku, bądź wielu graczy, którzy zaoferują taki produkt, że ten klient będzie zadowolony i będzie po niego wracał. A czy przy okazji właśnie tego zakazu niedzielnego właśnie w tym czasie spodziewacie się wzrostu handlu jakimiś konkretnymi produktami? Nie, trudno mi powiedzieć, czy będą to konkretne produkty. Tutaj musielibyśmy się zastanowić, czy istnieją produkty, które Polacy chętnie kupują w niedzielę. Czy też w weekendy. Tak. Tutaj pewnie możemy dojść do wniosku, że są to często zakupy, które wymagają dłuższego zastanowienia i jest to na przykład elektronika, ale z drugiej strony ubrania, ale z drugiej strony jak pokazują badania, to już są rzeczy, które najczęściej kupujemy w internecie, więc wydaje mi się, że trudno tutaj o precyzyjną odpowiedź na pańskie pytania. A proszę powiedzieć, jak nowe przepisy, regulacje prawne i krajowe, i unijne mogą wpłynąć na e-commerce w najbliższym czasie. To dużo się mówi o RODO, prawda? Jest to spore wyzwanie, nie tylko dla przedsiębiorców działających w internecie, ale dla wszystkich przedsiębiorców, którzy w jakikolwiek sposób przetwarzają dane osobowe. Właśnie, bo to jest nowa regulacja unijna o ochronie danych osobowych. Zgadza się. To jest regulacja, w dużym skrócie jest to rozporządzenie unijne. W tej chwili polski rząd pracuje nad ustawą, która w sposób precyzyjny będzie implementowała te wymogi w naszym porządku krajowym. Ona wprowadza bardzo ścisłe, rygorystyczne wymogi dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, ale tutaj trzeba poczynić jedną uwagę, są to ogólne zasady i one wymagają od każdego z przedsiębiorców przetwarzających danych osobowych, aby on samodzielnie dokonał analizy, w jaki sposób przetwarza dane osobowe, jakie są to dane i jakie zastosować środki, aby w najlepszy sposób je zabezpieczyć. Jest ku temu powód. Unia, wprowadzając taką regulację, chciała zapewnić pewien sposób ogólności, ponieważ aktualnie technologia zmienia się tak szybko, że gdyby wprowadzono szczególne wymogi technologiczne, mogłoby się okazać, że za rok one nie mają kompletnie znaczenia. Ale przekłada to się na trudność po stronie każdego z przedsiębiorców, ponieważ my sami musimy zdecydować, co jest adekwatne. A koszty? Czy tutaj wiąże się rzeczywiście jakiś koszt dla firm? Są to istotne koszty, zwłaszcza dla firm technologicznych, natomiast porównując to, czy odnosząc to bezpośrednio do naszej firmy, jesteśmy firmą, dla której bezpieczeństwo danych jest bezcenne. W związku z tym, niezależnie od tego, że takie rozporządzenie zostało wprowadzone, my dbamy i przykładamy niezwykłą uwagę do tego, w jaki sposób bezpiecznie przetwarzać dane osobowe. Wydaje mi się, że w szczególny sposób będzie to wyzwanie dla małych i średnich przedsiębiorstw, które do tej pory nie musiały w sposób bardzo rygorystyczny traktować tego aspektu swojej działalności. A jakieś wyzwania, jakieś bariery technologiczne, które trzeba będzie przełamać w najbliższym czasie? Co od strony technologicznej czeka nas? Tutaj muszę powiedzieć, że postrzegam to ponownie raczej jako szansę niż jako zagrożenie. Również będąc konsumentem, który dokonuje zakupów, technologia rozwija się w bardzo szybkim tempie i wydaje mi się, że wszystko, co dzieje się w handlu internetowym, będzie po pierwsze poprawiało bezpieczeństwo,
Po drugie będzie poprawiało doświadczenie klienta, czyli tak zwany user experience. A po trzecie będziemy mieli do czynienia z tym, co obserwujemy już na rynku polskim jako PayU, staramy się odpowiadać, czyli potrzeby klienta w zakresie finansowania zakupu. Zauważamy jako PayU, że w zeszłym roku około 40% osób, które były w trakcie zakupu, w finalnym momencie porzuciły tak zwany koszyk, czyli nie dokonały finalnego zakupu z uwagi na niewystarczającą ilość środków w danym momencie. Stąd my staramy się odpowiedzieć na tą potrzebę, oferując produkt PayU płacę później we współpracy z partnerem pożyczkowym, czyli klient może skorzystać ze środków finansowych i zwrócić je w ciągu 30 dni bez żadnych kosztów. Czyli jest to jeden z elementów, które będziemy obserwowali, może nie od strony technologicznej, ale od strony ułatwienia zakupów w e-commerce. A jeszcze jakieś nowe usługi pojawiają się? No, przed przypadku PayU. Tutaj możemy mówić również o innym aspekcie naszej działalności. To nie tylko usługi finansowe w zakresie finansowania zakupów, ale również paleta rozwiązań technologicznych. Tutaj nie mogę ostatecznie wypowiedzieć się na temat tego, które usługi wprowadzimy, natomiast możemy zwrócić uwagę na nową regulację europejską PSD2, która w ogóle na rynku płatności spowoduje rozszerzenie palety usług o usługę inicjacji płatności, usługę informowania o stanie środków na rachunkach, czyli PASP i ASP. I tutaj możemy się spodziewać dalszego rozwoju z niewątpliwym udziałem PayU. A jak wygląda w tej chwili sytuacja? Może zacznijmy od rynku polskiego, jakbyśmy patrzyli na ten biznes. Kto tu właściwie się liczy? Jaka jest wasza pozycja? Nasza pozycja jest dominująca moim zdaniem w zakresie jakości przede wszystkim usług i metod płatniczych, które oferujemy. Czy jesteście generalnie liderem, jeśli chodzi o całą płatność, o obrót, prawda? Bo to... Wierzę, że oferujemy najszerszą paletę możliwości płatniczych i najbardziej bezpieczną i profesjonalną. Co więcej, ponieważ jesteśmy graczem w tej chwili już o skali globalnej, jesteśmy w stanie być partnerem dla globalnych sklepów internetowych, czy też regionalnych, które postrzegają rynek internetowy jako szansę i z tej pozycji oferować im bezpieczne, lokalne metody płatności. A myśli pan, że tu będzie jakaś konsolidacja na tym rynku? Tutaj mamy sporo tych systemów, no, mamy PayPal, tak? Mamy jeszcze kilka takich, rzeczywiście kilku znaczących graczy, więc jak pan ocenia tutaj, co będzie się działo? Jak mówi poeta, przewidywanie jest trudne, zwłaszcza jeżeli dotyczy przyszłości. Cóż, no, musimy spojrzeć trochę taki helikopter view na rynek polski. Pokazuje nam, że zawsze byliśmy takim hubem nowoczesnych rozwiązań. Do tej pory PayU, działając również na innych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, na przykład Rumunia, Czechy, Węgry, Słowacja. Mamy porównanie, że tutaj konkurencja jest większa, rozwiązania są ciekawsze i mimo tego ci gracze znajdują swoje miejsce na rynku. Więc ja nie wykluczałbym żadnego scenariusza w tej chwili. Na pewno jest to rynek bardzo interesujący, tak dla graczy krajowych, jak i międzynarodowych, więc przypuszczam, że zarówno akwizycje, jak i wejścia nowych graczy cały czas są możliwe. Cały czas są możliwe. A proszę powiedzieć o działalności zagranicznej, bo to jest też bardzo ciekawy element, bo powiedzmy sobie, że PayU, no polskie korzenie firmy, tak, prawda, z Poznania, przyjęta przez Naspersa w 2008 roku i w tym momencie stała się, można powiedzieć, no, takim narzędziem Naspersa, też globalnej ekspansji na tym rynku płatności internetowych. Jesteście w wielu krajach. Jak tutaj zamierzacie się rozwijać? Gdzie już jesteście? Jesteśmy w tej chwili, jeżeli chodzi o Europę i region, za który po części odpowiadam, jest to Europa Środkowo-Wschodnia, czyli Polska, Czechy, Węgry, Rumunia, Słowacja. I jest to o tyle ciekawe i jest to też część naszej działalności, z której jestem dumny. Działamy na podstawie zezwolenia polskiego regulatora na tych wszystkich rynkach, w których jesteśmy w Unii Europejskiej. Oprócz tego jesteśmy obecni w Turcji i w Rosji, a ponadto jesteśmy bardzo mocnym graczem w Indiach i w Ameryce Południowej. A można powiedzieć, jaka część przychodów PayU w ogóle pochodzi z zagranicy? Nie wiem, czy to oszacować. To już jest większość, czy nie? W tej chwili jakby naszym flagowym okrętem jest ciągle Polska. Możemy też powiedzieć o tym, że odnotowujemy bardzo duże wzrosty na rynkach Ameryki Południowej i w Indiach. A wyjdziecie gdzieś na jakiś nowy rynek w najbliższym czasie?
Jeżeli chodzi o PIU Polska, to cały czas mamy taką możliwość jako gracz europejski, że na podstawie jednej licencji polskiego nadzorcy, czyli KNF, możemy działać na wszystkich rynkach Unii Europejskiej i oczywiście przyglądamy się z zainteresowaniem temu, co się dzieje, ale tutaj możemy też powiedzieć o innego rodzaju ekspansji. Pan redaktor wspomniał o ekspansji geograficznej, możemy też zastanawiać się nad ekspansją produktową czy technologiczną, więc bierzemy pod uwagę tego typu rozwiązania, więc nieustannie rozglądamy się jako również inwestor za ciekawymi rozwiązaniami produktowymi czy technologicznymi, które nie tyle pozwolą nam wejść na inne rynki, ale na przykład umocnić swoją pozycję na rynkach, na których już jesteśmy. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Moim gościem był pan Bartosz Berestecki, członek zarządu PIU, operatora płatności internetowych. Oglądajcie nas państwo codziennie, godzina 11:00, Rzecz o Biznesie.